Blisko 100 osób bawiło się w sobotę 12 stycznia na balu cieszyńskim w strojach regionalnych. Od samego początku bal organizuje koło numer 6 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Co roku przyciąga nie tylko mieszkańców Cieszyna. Dzisiaj na przykład tutaj gościmy państwa z Istebnej, z Jaworzynki, ale też gościmy parę z Australii, która przyszła i są naszymi gośćmi, z czego się bardzo cieszymy. To bal w Mostach koło Jabłonkowa zainspirował 15 lat temu macierz do zorganizowania podobnej imprezy w Cieszynie. Będąc w Mostach koło Jabłonkowa na balu gorolskim, zobaczyliśmy, że ten bal się cieszy bardzo dużym powodzeniem, ma świetną atmosferę. Postanowiliśmy taki sam bal zrobić tutaj u nas w Cieszynie, z tym, że on ma taki bardziej miejski, taki bardziej charakter taki mieszczański. Natomiast tam to rzeczywiście są takie bale góralskie, takie typowe. Także chcieliśmy coś innego, ale w podobnym stylu jak właśnie Mosty. Bal co roku rozpoczyna się polonezem. W tym roku imprezę uświetnił występ zespołu Suszanie. Do tańca przygrywały dwie kapele, Wałasi i Maliniorze. Początkowo bale jeszcze bardziej były osadzone w tradycji, ponieważ organizowano je w Domu Narodowym. Choć zmieniła się lokalizacja, to bal ciągle bardzo mocno nawiązuje do tradycji i regionu. Co ważne, łączy pokolenia. Można powiedzieć, że ten bal łączy pokolenia? Tak, można tak powiedzieć, dlatego że tak jak pani widzi, są małe dzieci na balach. Właśnie to, żeśmy też wynieśli z tradycji z Mostów. Bardzo nam się podobało, że są właśnie małe dzieci na balu. One będą do którejś tam godziny, potem rodzice czy dziadkowie zabiorą te dzieci. Są starsze osoby. Bardzo się cieszę, że przychodzi coraz więcej młodych ludzi. Też chcą mieć stroje, szyją te stroje. Także bardzo się cieszę, bo mam nadzieję, że będzie komu przekazać tą tradycję. No właśnie, czy na takim balu trzeba się pokazać w tym stroju cieszyńskim, czy jakimkolwiek stroju? Tak, na balu można się pokazać w jakimkolwiek stroju regionalnym. Widzi pani, że przeważają stroje cieszyńskie, ale dużo jest góralskich strojów. Czasami bywało tak, że jak byli goście z różnych stron Polski, to przywozili swoje stroje i byli w swoich strojach. Akurat w tym roku nie mamy takich gości. Są tu panowie w górniczych mundurach, bardzo pięknie wyglądają, ale to są panowie tutaj od nas, z naszego rejonu. Panie są w cieszyńskich strojach, a panowie są górniczych. Tu mamy bogactwo tych strojów. Nie jest tylko jeden na tym Śląsku Cieszyńskim strój, tylko jest ich kilka. Dlatego jest wyjątkowy ten bal, że czasami są pierwsi goście, co pierwszy raz przyjeżdżają na bal, no to oni się wystroją w kreacje wieczorowe, a potem już im kapkę głupio i na przyszły rok już albo pożyczą ze strój, albo se szyją nowe. Dlatego to jest takie fajne w tym balu. Prowadząca bal Lucja Dusek-Francuz sama szyje stroje ludowe, dlatego zapytaliśmy o strój cieszyński i koszty z tym związane. To jest podstawa suknia ze żywotkiem. Na aksamicie jest haft bogaty, potem jest dół, to jest też szeroka suknia, fartuszek, do tego jest przeposka, czyli taka wstążka, bluzka z koronkami, z falbankami, no i to jest wyznacznik. Nie? No i panny warkocze ze wstążką albo panie już szczepce i siatki. Panowie, co muszą mieć, jeżeli chodzi o ten strój cieszyński? No panowie, to jest taki podstawowy kolor granatowy, biała koszula, granatowa kamizelka, granatowe spodnie, takie wysokie buty oficerki, no i jakoś tam czerwony elemencik wstążka pod szyją. A że pani to szyje, to ja muszę zapytać, jaki koszt? No różnie, zależy od wymagań, od klienta, około 2000. No, to jest taki, koło, tak jak mówię, wszystko zależy od materiału, od doboru haftów, od wszystkiego, także to wszystko jest jakby kwestia indywidualna. Kolejny bal cieszyński w strojach regionalnych już za rok. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.